Przewodniczący, Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. W okresie międzysesyjnym, to jest od 30 stycznia bieżącego roku do 19 marca, Zarząd Powiatu odbył 9 posiedzeń, na których podjął 32 uchwały i wypracował 80 ustaleń oraz rozpatrzył 13 tematów problemowych dotyczących głównie realizacji projektu systemowego EFES w latach 2008-2012 oraz planu działania na lata 2013-2014, przyjęcia informacji dotyczącej corocznej analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego, podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół, przyjęcia sprawozdań z realizacji powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2011-2014, realizacji powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie w okresie 2009-2012, jak również realizacji zadań na rok 2013. Zimowego utrzymania dróg powiatowych, korku budowlanego, pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań statutowych powiatu, realizacji zadań przez Powiatowy Zespół Ekonomiczny, szkół, działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, informacji o kierunkach działania zarządu za rok 2012, przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w starostwie i jednostkach organizacji powiatu w roku 2012, również sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 oraz oceny zasobów pomocy społecznej za 2012 rok w powiecie. W omawianym okresie zarząd podjął m.in. uchwały w następujących sprawach: zmian budżetu powiatu, uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia wyników konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych powiatu polskiego z zakresu kultury fizycznej, sportu, edukacji kulturalnej, turystyki, zmian regulaminu organizacyjnego zarządu dróg powiatowych Płocku i zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ustalenia zarządu dotyczyły przede wszystkim opiniowania projektów uchwał Rady Powiatu oraz opiniowania i zatwierdzania materiałów na posiedzenia zarządu. W omawianym okresie sporządzono również sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu powiatu za rok 2012, które zostanie przekazane do Przewodniczącego Rady Powiatu w Płocku oraz Regionalnej Izby Rachunkowej. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie opisowe budżetu powiatu płockiego za rok 2012 będą przedmiotem obrad posiedzenia zarządu w dniu 28 marca. Poinformować, że w omawianym okresie do budżetu powiatu pozyskaliśmy dodatkowe środki w wysokości 340 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 30a ustawy Karta Nauczyciela została przeprowadzona analiza wydatków poniesionych w 2012 roku na wynagrodzenie nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz do średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W związku z tym, iż nie osiągnięto średnich wynagrodzeń w roku 2013, obliczono różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami na nauczycieli w roku 2012, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń ustalonych w analizowanym roku. To są trochę zawiłe informacje, ja bardzo proszę uwagi. Przeprowadzona analiza wykazała, że nie została osiągnięta średnia wysokość wynagrodzeń nauczycieli na dwóch stopniach awansu zawodowego.
Nauczyciel stażysta i nauczyciel mianowany. Nauczyciel stażysta, średnioroczna liczba etatów 4,85. Kwota różnicy pomiędzy faktycznym wykonaniem, a wykonaniem ustalonym na podstawie kwot bazowych i średniorocznej struktury zatrudnienia wyniosła 9 020,54 zł. Nauczyciel mianowany, średnioroczna liczba etatów 58,37. Kwota różnicy pomiędzy faktycznym wykonaniem, a wykonaniem ustalonym na podstawie kwot bazowych i średniorocznej struktury zatrudnienia wyniosła 86 604,10 zł. Kwota różnicy na nauczycieli na stopniu awansu zawodowego na nauczyciel stażysta wynika z faktu, że nie otrzymywali dodatków stażowych do płacy zasadniczej. Okres zatrudnienia indywidualnie nie przekraczał 3 lat. Dodatków zapewnienie funkcji wychowawcy, zmniejszenia godzin ponadwymiarowych. W stosunku roku 2011 zmniejszyło się średnioroczne zatrudnienie o 1,92 etatu. Kwota różnicy do nauczyciela na stopniu awansu zawodowego nauczyciel mianowany wynika ze zmniejszenia wypłat na grupie widoczowych spowodowanych mniejszą liczbą nauczycieli uprawnionych do otrzymania tych nagród w stosunku do grupy awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany z długoterminowymi zwolnieniami lekarskimi, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, ograniczeniem etatów w związku z reorganizacją szkół, zmniejszeniem godzin ponadwymiarowych, zatrudnianiem nauczycieli na czas nieobecności pracownika przebywających na zwolnieniach lekarskich i urlopach zdrowotnych. Wtedy jest brak dodatków do płacy zasadniczej, awansami zawodowymi nauczycieli. Na podstawie artykułu 30a ust. 3 Karta Nauczyciela kwota różnicy została wypłacona w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego w miesiącu stycznia 2013 roku. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2012 zgodnie z artykułem 30a ust. 4 Karty Nauczyciela zostało sporządzone terminowo w terminie do 10 lutego 2013 roku i na podstawie artykułu 30a ust. 5 Karty Nauczyciela przedłożone Radzie Powiatu w Płocku. Wysoka Rado, według stanu na dzień 28 lutego 2013 roku w powiecie płockim zarejestrowanych było 8976 bezrobotnych, w tym kobiet 4483. I co ważne, w okresie tym pozyskano 417 ofert na 781 miejsc pracy. W ramach sieci EURES realizowano 79 ofert na 1077 miejsc pracy. Zorganizowano 3 giełdy pracy, na które zaproszono 153 osoby bezrobotne. Zarejestrowano 862 oświadczenia pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, głównie z Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Republiki Mołdawii i Ukrainy. Zorganizowano 178 miejsc stażu pracy w ramach prac interwencyjnych, 273 miejsca w ramach prac społeczno-użytecznych oraz 37 miejsc w programie robót publicznych. Przeprowadzono również 10 szkoleń indywidualnych. Jak Państwo widzicie, nasz urząd pracy wyróżnia się w porównaniu z innymi powiatami ogromną aktywnością i skutecznością w pozyskiwaniu nowych miejsc pracy w tym bardzo długim okresie. W okresie sprawozdawczym wystąpiono do wojewody mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę prawie 2,5 miliona złotych wynikającej z niedofinansowania przez budżet państwa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przyjętych do nich na tak zwanych starych zasadach. Wiecie Państwo, że stawki nowe są bliskie albo przekraczają 3000 od osoby kierowanej do domu.
natomiast stare stawki odbiegają bardzo, no 50% można powiedzieć od tych i jeżeli chcemy zapewnić podobne finansowanie mieszkańców w każdym z domów, powinniśmy dostać trochę więcej i dlatego ubiegamy się o te pieniądze u wojewody nam należne. Powiat Płocki pozyskał też 2 miliony 54 tysiące złotych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Wystąpiliśmy też do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie o środki finansowe w wysokości 566 793 zł na realizację pilotażowego programu Aktywny Samorząd. W minionym okresie ważnym zadaniem powiatu było wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych, zabezpieczających na drogach powiatowych. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2012-2013 oraz planowanie prac na nadchodzący sezon wiosenny. Ogłoszono przetarg na zadania, to jest sprzedaż drzew na pniu rosnących w pasie drogi powiatowej Gośnice Smolino Sędek Kłaki, to jest numer 2911 W Drobin oraz na dostawę fabrycznie nowej koparki ładowarki. I tak jak tutaj wspomniał pan radny Jarosław Dorobek, ruszyliśmy z przygotowaniem prac planowanych na ten rok, ogłoszeniem przetargu na inwestycje tam, gdzie mamy potwierdzenia uchwał rad gmin jako partnerów na wspólne zadania. Ale obok tego przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji projektowych na budowę chodników przy drogach powiatowych dla zadań. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Brudzeń-Duszy-Sobowo w miejscowości Brudzeń-Duszy to jest 0,6 km. Gronowo-Zalesie, Ciachcin w miejscowości Ciachcin również 0,67 km. Przy drodze powiatowej Gąbin-Wymiśle-Polskie w miejscowości Gąbin alei Jana Pawła II o długości 0,7 km. Przy drodze powiatowej Mała Wieś Łuczyn, miejscowości Mała Wieś, między Urzędem Gminy a Cmentarzem o długości 1,4 km. Również opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi powiatowej numer 1455W od drogi 577 Krzyżew Nowe Wóz długości prawie 2 km. Wraz z odwodnieniem tej drogi. Szanowni Państwo, w okresie międzysesyjnym zarejestrowaliśmy również 1303 pojazdy. Wydaliśmy 1874 dowody rejestracyjne oraz 628 krajowych i 8 międzynarodowych praw jazdy. Przeprowadzono weryfikację w celu zatwierdzenia lub uzgodnienia 12 projektów organizacji ruchu oraz załatwiono 11 innych spraw z zakresu zarządzania ruchem. Może tutaj przypomnę jeszcze taką dosyć ważną dla mieszkańców sprawę. 19 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa o kierujących pojazdami wraz z aktami wykonawczymi. Zmienia ona zasadniczo sposób wybiegania się uprawnienia oraz nadzór sprawowany przez starostę nad szkoleniem kandydatów na kierowców. W związku ze zmianami przepisów zmieniono także aplikację kierowca, która nie w pełni odpowiada pierwotnym założeniom. Dlatego też minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej na skutek interwencji niespełna miesiąc znowelizował niektóre przepisy, na przykład ten wprowadzając oprócz obiegu elektronicznego także obieg papierowy. Ta sprawa, mamy nadzieję, w najbliższym czasie się unormuje, ale w tej chwili jest troszkę niezadowolenia i takiego
zamieszania informacyjnego. Szanowni Państwo, w sprawach bezpieczeństwa wieloletnim zadaniem realizowanym w lutym 2013 roku było uzgadnianie planów przygotowań podmiotów leczniczych miast i gmin oraz gmin powiatu płockiego na potrzeby obronne państwa. Chodzi o koordynację działań i mądre, dobre wykorzystanie placówek usług medycznych do celów bezpieczeństwa w warunkach kryzysowych. W dniu 3 lutego wprowadziliśmy pogotowie przeciwpowodziowe, a następnie alarm przeciwpowodziowy w związku ze stałym wzrostem poziomu wody i znacznym przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Wiśle w gminach nadwiślańskich. Odwołanie alarmu przeciwpowodziowego nastąpiło w dniu 11 lutego 2013 roku, ale zagrożenie bardzo poważne minęło. Trochę pomogły lodołamacze, a troszkę i aura pomogła nam w przemieszczeniu tych zatorów z Doliny Środkowej Wisły do zbiornika włocławskiego. Tutaj gdyby ten poziom się nie podniósł, to pewnie byśmy mieli bardzo duże niebezpieczeństwo powodziowe na terenach, które już doświadczyły w 2010 roku tego zadania. W dniu 7 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i omówiliśmy stan porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli w powiecie płockim ku w związku i z tymi podejmowanymi decyzjami o zmianie struktury posterunków na terenie powiatu płockiego. Wysłaliśmy opinię policji i monitorujemy sprawę, zobaczymy i pan komendant i my, czy to będzie lepiej. Jak nie będzie, będziemy rozważali wspólnie dalsze posunięcie. Omówiliśmy ocenę realizację zadań związanych z zapewnieniem dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku zimowego na terenie powiatu płockiego w ramach programu Bezpieczne Ferie 2013. Kiedy chcę podziękować, bo wszystkie służby i sanepid, straż, policja bardzo w sposób skoordynowany działały, dzięki czemu te ferie nie były bardziej bezpieczne. Zasad postępowania, omówiliśmy zasady postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w zaistniałych zdarzeniach na drogach. Proszę Państwa, tutaj może tak dopowiem. Do tej pory, jak nastąpił jakiś wypadek, zdarzenie drogowe, wylał się olej czy inne płyny, to straż jechała, szczególnie z tych, z państwowej albo z systemu, i porządkowały sprawę. Nikt się nie martwił, czy to na drodze powiatowej, czy gminnej, czy wojewódzkiej, kto za to zapłaci. W tej chwili nastąpiły regulacje prawne, że zarządca dróg odpowiada za porządek i usunięcie, za koszty. I w związku z tym, no, te preparaty, które do tej pory, nie myśleliśmy o nich, zarządcy dróg muszą kupować. Myśmy to omówili i w związku z tymi przepisami zaktualizowaliśmy sprawę, wyznaczając odpowiedzialnych za poszczególne zdarzenia na drogę. W związku z tym również będzie taki projekt, żebyśmy zakupili tych substancji, które są potrzebne do likwidacji szkód dla naszych jednostek. One będą w dyspozycji straży i będziemy odpowiednio musieli wszystkiego rozliczyć. Rozpoczęliśmy również uzgadnianie gmin i planów zasadniczych przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na rok 2013. Pragnę poinformować Państwa, że w okresie od 4 lutego do 15 marca trwały prace Komisji Lekarskiej nr 1 w Płocku, która przebadała i wydała orzeczenia o kategorii zdrowia wszystkim mężczyznom i kobietom rocznika 94 i roczników starszych zaległych. Prace komisji przebiegały w dobrej, spokojnej atmosferze i
zakończyły się również szczęśliwie ku naszemu zadowoleniu. Wydano 103 decyzje o pozwoleniu na budowę oraz przyjęto 144 zgłoszenia budowy obiektów nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. To cieszy, że jest ten ruch budowlany dosyć dynamiczny. Dokonaliśmy zbycia dwóch lokali mieszkalnych numer 1 i 2 położonych w Gąbinie przy ulicy Stary Rynek 12. Dokonaliśmy darowizny na rzecz gminy Drobin nieruchomości Skarbu Państwa po powierzchni 0,6667 m². Wyrażono zgodę na zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod budowę ścieżki rowerowej przy ogrodzie i rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż mienia powiatu płockiego w miejscowości Miszewo Morowane Nowe. Akt notarialny został podpisany w dniu wczorajszym o godzinie 12. Także, tak jak tutaj wspomniał pan radny, rzeczywiście transakcja była udana. Martwiliśmy się, czy dojdzie do sfinalizowania. Szczęśliwie doszło i wczoraj już uczestniczył członek zarządu, pan Dobrowski, podpisaliśmy od notariusza nabywców. Wysoka Rado, przygotowaliśmy dane dotyczące udziału w ramach partnerstwa naszych szkół Gąbin i Wyszogród w projekcie Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu, realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza Warszawy. Przyznaliśmy również uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu płockiego stypendia za pierwszy semestr roku szkolnego 2012-2013. Wystąpiliśmy do powiatowej zatrudnienia z prośbą o wydanie opinii dotyczącej planowanych przez dyrektora szkół powiatu płockiego zawodów i kursów kwalifikacyjnych w roku szkolnym 2013-2014. No, muszę powiedzieć, że w tej chwili układa się ta współpraca, podobnie jak w poprzedniej kadencji z powiatem urzędem pracy, bo zawsze nasz samorządowiec pełni funkcję przewodniczącego powiatowej rady. Wcześniej pełnił ją pan Rej Dąbrowski, teraz pełni pan Bogusz Jarkowski i widzimy, że ta współpraca układa się dobrze, dlatego chcemy skorzystać, żeby podać informacje, jakie zawody są najbardziej potrzebne i w jakich kierunkach szkoły nasze powinny kształcić specjalistów. Rzecznik powiatowy konsumentów udzielił 54 porady w sprawach konsumenckich oraz podjął interwencję w 31 sprawach, wypełnia swoje zadania sprawnie, jest skuteczny i sądzę, że jest potrzebny naszym mieszkańcom. Wysoka Rado, trwają intensywne prace nad przygotowaniami 14 powiatowego dnia ziemi, który w roku bieżącym przebiegał będzie pod hasłem Elektroodpady, proste zasady. Bardzo serdecznie prosimy o szeroki udział, rozpropagowanie tej inicjatywy, która weszła do tradycji i odbywa się corocznie w Kulicy. Trwają również prace związane z organizacją 22 Giełdy Rolniczej, która odbędzie się 24 maja w Łącku. I tutaj muszę powiedzieć, że Łącz stał się takim miejscem bardzo gościnnym, że organizatorzy nie chcą innego, było to Trzepowie, było to hipodromie w Łącku, przenieśli się do gościnnej gminy i bardzo są zadowoleni jedna strona i druga strona. Jest to dobra promocja i powiatu, i samej gminy Łącza. Również w miesiącach luty, marzec wypłacono rolnikom miesięczne ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Prowadziliśmy też nadzór nad gospodarką leśną dla lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w oparciu o uproszczone plany urządzenia lasów. W minionym okresie ujawniono dwa przypadki dewastacji lasów w Wincentowie, gmina Łąc oraz w Żywowie, gmina Słubice. Sprawy skierowaliśmy do policji w związku z potrzebą wyjaśnienia
i poszukaniami. Rozpoczęliśmy przygotowanie obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. Tegoroczne obchody odbędą się 17 maja w Centrum Rekreacyjnym Zabakol w Gomlicy. Uczestnictwo we wspólnym święcie zadeklarowało 8 gmin. Myśmy tak ustalili na zarządzie, że jeżeli będą gminy chętne i będą chciały uczestniczyć i będą czuły potrzebę spotkania takiego środowiska samorządowego, świątecznego, to będziemy to organizowali. Jeżeli gminy będą chciały przejść na takie lokalne spotkania, to również ograniczymy święto samorządu do spotkania naszych radnych, naszych przyjaciół, pracowników i w części oficjalnej podziękowania i wręczenia odznaczeń różnych, a w tej części integracyjnej spotkać się towarzystwo. No, ponieważ zgłosiło się 8 gmin, cieszylibyśmy się, gdyby to było 15, ale zdałośmy też warto podkierować taką koncepcję spotkania. Zawarliśmy 3 umowy na usługę medialną powiatu z Tygodnikiem Płockim, Telewizją Lokalną Teletop oraz Katolickim Radiem Płockim. Muszę powiedzieć, że te instytucje są dla nas bardzo życzliwe. Jeżeli ktoś z Państwa miałby chęć omówić pewne problemy nasze, to również będziemy starali się zachęcić do korzystania z tych mediów. W wyniku konkursu ofert wyłoniliśmy wykonawcę druku 4 edycji Biuletynu Samorządowego Powiat Płocki. Wygrała drukarnia Akpres, która tu była funkcjonowała w Płocku, teraz jest placówką jedno z najnowocześniejszych w Polsce, ale zainstalowała się w Starym Białym. Mówią, że trochę taniej kosztuje funkcjonowanie przedsiębiorczości na terenie powiatu i dlatego powstają poza granicami Płocka, z czego się bardzo cieszymy. Pierwszy w tym roku zdelegowany w Radzie Promocji numer Państwo Radni otrzymaliście w dniu dzisiejszym. Nowa publikacja powiatu pod tytułem Sacrum Naiwum Patrimonium Ziemi Płockiej jest w opracowaniu i sądzę, że w niedługim czasie będziemy mogli cieszyć się tą nową publikacją. Zmodyfikowaliśmy też stronę internetową powiatu, dzięki czemu zyskała na estetyce, czytelności, funkcjonalności naszego medialnego nośnika. Gdybyście Państwo mieli uwagi, pomysły, to serdecznie prosimy do Wydziału Promocji, do Pani Jędrzejewskiej, Pani Tomaszewskiej i do naszego rzecznika prasowego zgłaszać uwagi. Będziemy te wszystkie uwagi z chęcią wykorzystywali dla doskonalenia informacji o powiecie. No i na koniec, proszę Państwa, chciałem powiedzieć o takiej radosnej sprawie. W dniu 21 lutego 2013 roku został przyznany starostwu powiatowemu w Płocku certyfikat Euro Renoma. Prosiłbym Pana wicestarostę o zaprezentowanie i tak pokazanie później radnym. To jest Europejski Rejestr Renomowany, który daje prawo do udziału w programie gospodarczo-konsumenckim. Certyfikat Euro-Renoma to ogromne wyróżnienie oraz oznaka prestiżu. Świadczy o wysokim poziomie działalności, rzetelności i wiarygodności. Dla naszego urzędu wzbudza zaufanie partnerów biznesowych i samorządowych oraz pomaga kreować pozytywny wizerunek naszej służebnej roli. Ważnym atutem posiadania certyfikatu jest ułatwienie w pewnym stopniu wygrywania konkursów i przetargów, bo to już jest taka opinia, która bez większego uzasadnienia daje odpowiednią rangę i ocenę firmy.
zapewnia również dodatkowe punkty Unii Europejskiej przy ocenie wniosków o dofinansowanie. Czyli to jest ogromna wartość tej ostatniej, prawda, kwestii. To wyróżnienie przyjęliśmy z dumą i satysfakcją, bowiem przystąpiliśmy do grona najlepszych samorządów wyróżniających się solidną i rzetelną pracą. Dziękuję za uwagę i chciałem tylko powiedzieć, że postulaty na pewno słuszne. Będziemy starali się rozważać, w jakim stopniu będą możliwe do realizacji. Tutaj szczególnie podzielam opinię pana Jacka Dorobka, z którym jako z wójtem współpraca układała się bardzo dobrze w inwestycjach drogowych i często myśleliśmy o tym, żeby ten chodnik położyć. Nasza koncepcja jest taka, że tam, gdzie sprzedajemy coś, to trochę chcieliśmy jakieś pamiątki zostawić dla środowiska lokalnego. Będziemy myśleli o tym, jak rozwiązać problem zgłoszony przez panów i jeden i drugi przez pana Jablińskiego, ale również będziemy starali się patrzeć w podobny sposób. Jeżeli uda nam się sprzedać szkołę w Ciuśkowie, bo ta szkoła zbudowana była czynem społecznym, mieszkańcy dołożyli i pracę, i materiały, znam tam doskonale historię tej szkoły, i oni również mówią, no jak sprzedacie, myśmy tam zainwestowali dużo naszych pieniędzy, ale mówią, jak sprzedacie, to chyba nam też trochę pomożecie. Też będziemy starali się w tak sposób, takie życzliwy, mądry, o tych sprawach myśleć. Dziękuję za uwagę.